Cześć, tutaj młody Szarik. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić prostą huśtawkę. Potrzebujemy tutaj kartki A4, normalnego formatu, tylko żeby był prostokątny. I robimy tak. Trzymamy kartkę tak i składamy ją na tło. Pamiętajcie, żeby wszystkie zgięcia były bardzo dokładne. I odginamy. To zgięcie nazywamy wewnętrznym, a to zewnętrznym. I teraz ważne jest to, czy kładziemy zewnętrznym wejściem na stół i zaginamy te rogi. Ja zegnę z dwa i Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Pamiętajcie, żeby wszystkie zgięcia były naprawdę dobre, bo to później zależy od jakości i dźwięku. I też jaka wielkość papieru też zależy. Tu mamy coś takiego. I robimy to samo z drugiej strony. Tu mamy coś takiego. I teraz zginamy to na tu. Jeszcze raz. Zginamy na tu. Tak. I na tu. Tylko pamiętajcie, żeby się nie zabił żaden nóg. I teraz trzeba to wszystko ładnie tam wyprostować. Podobnie tańcie, przepraszam, bo przejęzyczyłem się. Podobnie dajcie wszystko dokładnie i wtedy składamy to tak. To jest jedno z najważniejszych zjeść. I mamy coś takiego. Przypominam, zrobiliśmy z takiego czegoś. Na pół. Że te dwa końce się ze sobą spotkały. I teraz odginamy i zaginamy to do środka. Pamiętajcie, z tym otwarciem do góry. Zaginamy to do środka. Mam coś takiego i robimy to samo z drugiej strony. Teraz Wam pokażę jeszcze raz, jak to zrobione. Mamy coś takiego, tym do dołu i zaginamy. Jedno i drugie. I wszystko wygładzamy. I jak dobrze złożyliście, to powinien Wam wyjść kwadrat. I teraz tymi otwierciami składamy to tak o do środka. I wtedy tutaj mamy takie klatki. I możecie sobie wziąć na przykład, nie wiem, długopis. I już zaraz wracam. Thank you.
coś z dwóch stron. Oczywiście nie musicie robić tego samego co ja, ale zaraz wam pokażę dlaczego. No i mamy coś takiego zrobione, że tutaj trzymamy palce. I zawsze trzymamy tym otwarciem w dół. Nie tak. Przepraszam. Tylko tak. I czasami jak ktoś nie wie jak, robi tak. I nie działa. Dlaczego? Trzeba trzymać tutaj. I wtedy. Oj, przepraszam. Fail. Jeszcze raz. Za lekko zrobiłem. No coś takiego wychodzi nam taki dźwięk. Ale jak się skroi, to słychać lepiej. Posłuchajcie sami. No, na przykład. I to jest tylko po to, żebyście się nie pomylili z tej strony myśli. Bo to nie działa. Dziękuję wam bardzo. Komentujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w następnym filmiku.